Okej, dobra. Zaczynamy napadzik na Kayo Pelico. Lord Cyrus. Także poważny zawodnik. Kradniemy te kille. Słuchajcie. I co? No w sumie Kayo Pelico jak Kayo Pelico. Co można byłoby się spodziewać? Dawno nie dołączałem do kogoś na Kayo Pelico. Nawet nie wiem, kiedy był ostatni napad z randomami na Kayo Pelico. No nie oszukujmy się. Kayo Pelico jest takie trochę... Mówię, niby jest losowe, ale mówię, tutaj byłaby jakaś blokada teraz. Na przykład tunel jest zablokowany, trzeba czymś innym wejść. Jak mamy kasyno, nie? Fajne jest niby, że jest ta niby różnorodność w tym napadzie. Bardziej może różnorodność, że to jest dowolność, ale dowolność na tym napadzie polega na tym, że jest w zasadzie on jest wykonywany i dosłownie każdy napad praktycznie z radowami wygląda równo tak samo. Każdy ma ten tunel odkryty i tyle. Ten, to jest odpalone. Musi od razu. Czemu, że dobrze? Czemu się cieszy? W każdym razie, no żeby odpalić harda, no wystarczy jak kończy napad, żebyś odpalił. Myślę, że może zrozumie, nie wiem jak mu to w zasadzie powiedzieć, że jak po prostu skończy napad, to musi zacząć od razu nowy. O, dobra. Jedną cyferkę się pomyliłem, ale 25 tysięcy to jest. Od razu musi go zacząć, wtedy będzie miał na hardzie. Nie wiem, no to nie jest jakieś mega w zasadzie trudne do wiedzenia. No chyba 48 minut mi, ale po prostu jak skończy napad, musi iść kupić nowy i tyle. Niech wie w każdym razie, że tak się w każdym razie to robi. Cóż, ja tutaj przyjmuję jedną taktykę. Pierwsza sprawa, no jeden dropi przepustki, drugi rushuje rezydencję. W zasadzie tyle. Ci przy basenie, jak coś oni dropią klucze, nie przepustkę, to jest inaczej. Zdobył już kartę dostępu, ja zdobyłem klucze, także wszystko zrobione. W zasadzie powiem. Teraz tu jedyne tylko co robimy, to już rushujemy do samego skarbca, także wiem, że to jest naprawdę dobre, nie, że dawno tu mnie nie było na Kayo Pelico i tak ja wszystko pamiętam jak to szło. Nic się w zasadzie nie zmieniło kompletnie, tylko trzeba zobaczyć gdzie masz złoto i w zasadzie tyle. Mamy już dwie przepustki, więc możemy działać. Gdzie masz złoto na mapie, panie hoście? W ogóle nie masz złota na mapie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, ja tam chyba schodzę po prostu od razu sobie na dół. To nie ma w zasadzie znaczenia w jakiej kolejności to zrobimy. Pierw to, czy pierw tamto. Tu nic nie ma. Nie wiem, czy nie odkrył. Nie, odkrył. Nic tam nie ma po prostu. Słabo po prostu jest, bardzo słabo. Nie wiem, będzie chciał to może od razu w sumie to zabrać, bo to jest chwila, moment. Też o, od razu otwierasz, pięknie. Mam nadzieję, że tam wejdzie, ja po prostu pozwoli mi zabrać te killa. Dobra, widzę, że pomyśleliśmy w ten sam sposób. Gramy sobie to, tam sobie chcesz to zabieraj, jak nie chcesz to nie zabieraj. W ogóle ma ten napad, w sensie nie ma złota po prostu w rezydencji. I chyba ma dwa, musi mieć trzy kubki. Generalnie, żeby to się opłacało robić. A obrazy w zasadzie nie są wiele więcej warte niż gotówka czy ziółko, więc... Nie wiem, do czego się przydadzą, to do jednego, żeby ten zapełnić jakoś miejsce w torbie. Tamtędy mówisz, tam coś masz. Dobra, to chodźmy w takim razie. No to teraz jest przyps. A, dobra, jednak zawraca. Jednak nie ma przypsu, ale tu nic nie ma. No to sama gotówka, tu nic nie ma. Tutaj akurat on nie przechodzi, także nie ma żadnego problemu. Możemy przebiec. Dobra, ważne, że tamten koleś nie został zaalarmowany. To jest okej, bo wiedziałem, że tak trochę walił krzywo, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. Ja tutaj wezmę, zabiorę złoto. Patrz tutaj, jak zbieram. Popatrz, popatrz. Widzisz, ja cię, panie hoście, nie okłamuję, jeżeli chodzi o takie sprawy jak złoto. Proszę, ładnie zebrałem, przypilnował mnie. Idziemy do następnej kubki. Chodźmy. Dobra, też widzę w ogóle, że kamerę sobie pościągał, ale... Nie, ogólnie generalnie, powiem wprost, potrafi walić do tych gości. Żeby, wiecie, nie zrobić alarmu. To jest dosyć istotne wbrew pozorom. Bo wiele właśnie osób tego nie ogarnia. Tutaj i tutaj jest kolejne złoto. I to w zasadzie jest ostatnie też złoto, jakie mamy tutaj jednocześnie. Mówię, no nie ma tutaj niczego praktycznie. Proszę, ja zabieram złoto. Będziesz musiał trochę podnieść. Raczej mu zabraknie, bo tyle to chyba nie daje. Nie wiem, chcesz to iść sobie po te, po pieniądze. Trochę źle napisałem mu, ale... Wyrzeszczaj. Bo w piwnicy była gotówka. Dopełni sobie już na maksa. I w zasadzie ja tu czekam już przed wyjściem i tyle. Także spoko, napadzik tutaj się udał, jeżeli chodzi o to. Ściągnął go, ale ja już tutaj byłem, myśli, że zaraz będzie alarm. Generalnie grubego, żeby powiedzieć, to właśnie ten zestaw konspiratora właśnie jest, powiedzmy sobie szczerze, on jest po prostu, no już beznadziejny, bo on został kiedyś tam zbufowany w DLC tym właśnie Los Santos Tuners. I zwyczajnie jest, kurde, lipa, jeżeli chodzi takie sprawy. I to chcę po prostu powiedzieć, że zwyczajnie jest lipa, lipa. Dobra, on sobie weźmie tamten motor, nie ma żadnego problemu. Leci, leci. I pum. I do wody. Dobra, ja już sobie tutaj czekam. Teraz zaczekamy jeszcze na hosta, aż tutaj dojedzie. Ale widzę generalnie jedną rzecz, że nie zrobił tego po prostu na cicho.
To jest trochę problem. No wyszło jak wyszło. Nie zawsze musi się udawać perfekcyjnie. Ważne, żeby tutaj po prostu też do mnie dotarł. Bo jak tutaj do mnie dotrze, to już będzie bardzo dobrze. Już w zasadzie napadzik na Kaja Pelico ugrany. I co mogę powiedzieć po czasie, jak dalej mnie minęły te napady? W zasadzie to nic. Nic się nie zmieniło. Dalej jak w zasadzie była meta taka sama na te napady, dalej tak się one nie zmieniły. Kaja Pelico to jest ciekawy temat, ale w zasadzie jest jednym z najnudniejszych napadów. Tak to trzeba wprost powiedzieć. Mimo, że bardzo fajny się tutaj wydaje, to bardzo wiele tutaj brakuje. 1600 do podziału. Dla mnie będzie 250 tysięcy, około w 10 minut ugrany. Czego można by się spodziewać? Praktycznie nie zrobienie elitki na Kaja Pelico to jest rzecz... To jest w ogóle najprostsza nawet elita do zrobienia, no kurde, nie oszukujmy się. Aż level dostałem, proszę, 573. Dobra, przybijamy Drina z padeł hostem. Mówię ci, panie hoście, jak odpalisz sobie poziom, od razu napad będziesz miał, od razu już mówię, harda. No, ale ta belka się nie pojawiła. Chyba mnie zrespiło na innej sesji, go też chyba na innej sesji. Czasem się tak zdarza, ale w zasadzie mówię, trudno. Nie jest to na tyle ważne, żeby w zasadzie tutaj... Nie, jednak obok mnie się zrespił. Juuuuj, poleciało. Dobra, no w każdym razie to jest najważniejsze, że się udało. W każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.